Cześć Szymon, z tej strony Maxa, to nasz pierwszy odcinek. To wczoraj była rocznica mojego kanału? Cholera, nie nagrałem specjala. Chyba muszę to szybko zrobić. Jesse i Walter poczekają. Więc tak, hejo, cześć, witajcie moje was. W specjalu na 3 lata na YouTube, tak ludzie. Wczoraj był 28 marca, czyli trzecia rocznica mojego kanału Max Play Games. Ludzie, dziękuję wam. Chciałem raz wam podziękować za to, że tyle lat jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że mi pomagacie, przez te wszystkie filmy piszecie super komentarze, oczywiście są i złe komentarze, dostawiacie łapki w górę i nawet są łapki w dół, ale to mnie nie obchodzi. Dziękuję wam bardzo za to, ludzie. Ostatni rok, powiem wam, był świetnym, ale to świetnym dla mnie rokiem. Były też czasy upadku, ale był to jeden świetny i bardzo produktywny rok dla mnie. Od czego by tu zacząć? Może od tego, że w tamtym roku nagrałem, w tym roku, w przeciągu tego roku nagrałem bardzo, to bardzo dużo nowych filmów. Były vlogi, były codzienne vlogi, czyli coś, co nie ukończyłem, nie zrobiłem tego przez rok, ale udało mi się robić to przez 229 dni rzędu. Jest to wielkie osiągnięcie dla mnie, ludzie, bardzo wielkie, codziennie. Późno chodzić spać, bo trzeba zmontować vloga, jeszcze do tego gry czasem robiłem. Po prostu bardzo produktywny rok, dużo filmów wyszło, jakieś 400 może filmów wyszło w przeciągu tego roku, gdzie sama połowa z nich była vlogami, więc to jest bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo filmów, ludzie. Był to najbardziej produktywny rok z moich wszystkich. W ogóle ten film, który teraz widzicie, jest to mój 900 film na kanale, więc dziękuję wam bardzo. 900 filmów, 900 film, jak to chyba tak się to mówi, 900 filmów zrobiłem, gry, vlogi, wszystkie unboxingi, wszystko co może być, ludzie. Poprawiłem jakość swoich filmów, tak myślę, z gier. Są długie jak zawsze filmy, ale są lepiej robione według mnie teraz niż kiedyś. Oczywiście też jestem, inaczej wyglądam niż na początku tego, jak nagrywałem na YouTubie, bo jak zaczynałem nagrywać na YouTubie, to jeszcze pamiętacie, byłem młody, to było w 2014 roku. Wtedy miałem 13 lat, teraz mam, czy 14? Nie, chyba 13 lat wtedy jeszcze miałem, teraz mam już 16 lat, ludzie. Mam 16 lat, gdzie YouTube został moją pasją, powiem wam. Zawsze chciałem zostać youtuberem i zrobiłem to i nagrywam i nigdy nie chcę tego skończyć. Już jak będę wiedział, że już nie mogę nic więcej tworzyć, że nie mam siły, nic, wtedy może dopiero skończę robić filmy na YouTubie. Teraz nawet starzy dziadkowie, którzy nagrywali, ja będę nagrywał dopóki będę stary, wszystko. I skończyłem te vlogi, jak pamiętacie, ostatnio jedynie dlatego, by były do dzisiaj vlogi, ale to teraz mam też dużo rzeczy w szkole, więc nie mogę nagrywać tych vlogów. Jedynie dlatego tak prawie skończyłem i też były nudne, ale nagrywałem teraz, patrzcie, codziennie są gry, poprawiłem się, teraz naprawdę codziennie wychodzą filmy, kiedyś mówiłem, o, będą codziennie wychodzić filmy, to wychodziły co 2 dni, co 3, czasem przez tydzień na dnie było filmów, a teraz nagrywam codziennie gry. Tego wam obiecałem. Tego nie zmienię. Będę codziennie robił gry. Będą też inne filmy, tak jak na przykład to. Niedługo powinien się pojawić też film o moim nowym vape'ie, którego mam tutaj. Właśnie w ostatnim roku zostałem vape'erem. Wiem, będzie trochę hejtu za to, ale no zostałem vape'erem. W ogóle jeżeli widzicie moją fryzurę, to nie załamcie się, ale musiałem ściąć włosy. Ale zostałem vape'erem. Był filmik o tym.
Bardzo dużo ludzi chce, żebym nagrał filmy o wejpie, więc może będą filmy, jeżeli chcecie, to łapeczkę w górę i w komentarzu piszcie. I tak, mam nowego wejpa, znaczy to nie jest moje, jedynie to, już swoje zamówiłem, jest to Wismec RX200, oczywiście po aktualizacji ma 250W, czerwono-czarny, głowa jest to Geek Vape Eagle Tank. To jest mojego kolegi, nie mój, ja też to od kolegi kupiłem tego boksa i zamówiłem sobie Smoka TV12, więc będą quality chmury, już to robi quality chmury, nawet wam pokażę. Mam 65W, bo grzałka nie jest na dużo wat, tylko jest trochę na mniej, więc zawejpujmy. No i z tego są prawdziwe chmury. Jak pamiętacie, to był mój pierwszy vape, nadal go mam, będę pewnie go sprzedawał dla mojego kolegi, który chce też zacząć vape'ować, ale nie może. Jest on ode mnie oczywiście też starszy, to jest śmieszne, że on nie może, ale nie każdy może, ale zostałem, bardzo się cieszę z tego. Interesują mnie vape, budowanie coil i tego wszystkiego, myślę, że niedługo też zacznę sam budować swoje, może jakieś tripy sobie kupię, żeby wiecie, ripery, wszystko. Kurde, bardzo mnie to zaczęło interesować, dlatego też zostałem vaperem, mam wielu znajomych, którzy są vaperami. Vapujemy razem, wiecie, spotykamy i takie... Vape Nation! Tak, Ethan z kanału H3H3. I tak, ludzie, kurde, chciałbym wam bardzo jeszcze raz podziękować za ten rok kolejny na YouTubie. Myślę, że to się nie skończy w następnym roku, ani w tym roku będę nagrywał dalej filmy. Jeżeli chcecie na przykład takie śmieszne filmy, gdzie skity, na przykład takie z pierdzistrzałem albo coś, tak jak się na początku filmu, piszcie oczywiście w komentarzu, mogę zacząć coś takiego robić, bo chcę też się polepszyć trochę w montażu, chcę zacząć lepiej montować takie właśnie śmieszne filmy. Wiecie co? Dla was, kurde, trzeba zrobić to, muszę zrobić herbatę, bo Jacka Danielsa wypiliśmy w ostatni weekend ze znajomymi na imprezie i nie mogę jego, znaczy mam jeszcze troszkę, to wypiję tą końcówkę Jacka dla was specjalnie. O, ostre, ale dla was wszystko, ludzie, chciałem wam jeszcze raz bardzo podziękować za ten rok na YouTubie. Wierzę, że to nie będzie ostatni i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie!